Dobiegło końca podliczanie głosów oddanych w ramach trzeciej edycji grudziąckiego budżetu obywatelskiego. Władze miasta poinformowały już, jakie wnioski uzyskały największe poparcie. Stroną dominującą, podobnie jak przy poprzednich edycjach, były te projekty, które usytuowane będą na terenie szkół. Placówki oświatowe się jeszcze nie nasyciły. Jest potrzebowanie, bo rzeczywiście korzystają z tych obiektów i mieszkańcy osiedla, i też miasta, więc te obiekty służą ludziom i to jest najważniejsze. W tym roku do realizacji zostanie oddanych 18 wniosków, 16 okręgowych i 2 ogólnomiejskie. W głosowaniu brało udział ich jednak zdecydowanie więcej. Zgłoszono w sumie 68 zadań. Do realizacji przyjęto 51. Większość, która nie była przyjęta, praktycznie wszystkie, z dwóch powodów głównych. Kosztorysy się nie zgadzały, czyli były za małe, myśmy je urealnili, albo plan przestrzenny. Wspomniane liczby prezentują się nieco słabiej niż chociażby w roku ubiegłym. Nie oznacza to jednak, że zainteresowanie tego typu formą aktywności w naszym mieście maleje. Wyrażam ogromne zadowolenie z jakości zgłaszanych projektów. Z jakości. Są coraz lepiej przygotowane te projekty i są coraz ciekawsze. Wśród wnioskodawców byli i tacy, którzy ze zwycięstwa cieszyć się mogli po raz drugi. Idealnymi przykładami są tutaj dwaj radni, Łukasz Kowarowski i Piotr Rodę, których projekty zostaną oddane do realizacji. Obaj w trakcie czasu na głosowanie starali się dotrzeć indywidualnie do jak największej liczby zainteresowanych mieszkańców. Wydałem ulotkę zachęcającą mieszkańców do tego, żeby na ten projekt oddali głos. Ponadto z tymi ulotkami oczywiście także sam chodziłem wśród mieszkańców, rozdawałem je. Chodziłem oczywiście po blokach, po mieszkaniach, starałem się, mówię, do jak największej grupy osób dotrzeć. Wydrukowałem ulotki, dotarłem z tymi ulotkami do każdego mieszkańca osiedla chojmińskiego. Były te spotkania bezpośrednie, szczególnie starałem się dotrzeć do osób starszych, które nie mają dostępu do internetu, które nie mają nawet komputera, wspólnie pomagałem głosować. W tym roku, podobnie jak poprzednio, głosować można było na dwa sposoby, osobiście w wyznaczonych punktach oraz przez internet. Ta druga możliwość cieszyła się zdecydowanie większą popularnością. W tych 12 punktach do głosowania w sposób papierowy, fizyczny głosowało mniej niż 50% mieszkańców. Owe głosowanie przez internet w poprzedniej edycji było dość mocno krytykowane poprzez pewne błędy w systemie. W tym roku władze miasta postawiły na współpracę z inną firmą. Jesteśmy w 100% przekonani, że rzeczywiście ta firma zdała egzamin, bo nie było możliwości zagłosowania dwa razy na to samo. System już podczas głosowania weryfikował takie kwestie. My też na bieżąco, wyrywkowo je sprawdzaliśmy. Na koniec pozostaje jeszcze kwestia funduszy, jakie są przeznaczone na ideę grudziąckiego budżetu obywatelskiego. Są to 2 miliony złotych. Niektórym wnioskodawcom marzy się jednak zwiększenie tej kwoty. Uważam, że kwota na budżet obywatelski powinna być zwiększona nawet dwukrotnie, ponieważ według mnie zaangażowanie mieszkańców to jest priorytet. Z projektami, które uzyskały największą liczbę głosów i w najbliższych miesiącach zostaną oddane do realizacji, zapoznać można się na stronie marki HGRU.